spotkania, się to kobiety właśnie lat 80. No może przytoczyć też taką anegdotę. W zasadzie jakbyśmy się spotkali. My tam przyjechaliśmy wtedy z wystawy z moimi kolegami Piotrem Nalirajko i Januszem Szpytem do Warszawy. Studiowali w Katowicach. No i jako młodzi ludzie chcieliśmy gdzieś na jakiejś galerii, żeby się zahaczyć, jak to się mówi. I zobaczył gdzieś z tych ozorów, nikt nas nie chciał przyjąć. Przyjaciółmi też tą galerię Katarzyny na Kuśnickiej. Katarzyny wtedy właściwie nie było. Była pani, która cię zastępowała, zdaje się. I wtedy nie chciano nas do tej galerii przyjąć. No i ja się... No, to było po stanie wojny. Ale nie mój kolega już uciekł, bo to była awantura taka, z tej galerii się wystraszył. A myśmy z Piotrem Nalirajko powiedzieli, że to jest galeria w państwie socjalistycznym. My jesteśmy studentami i nam się po prostu należy i musi pani nas przyjąć. Ta pani, nie wiem, jakoś tak się speszyła i z tej galerii wzięła. No i po prostu zaczęła się nasza dosyć owocna współpraca z galerią. Myśmy się pobrali. Zaczęło się wspólnie takie rozwijać, no, ale taki śmieszny początek był to. Jeszcze raz Państwu dziękuję. Proszę się czuć swobodnie. Zupełnie nie wiem, że to jest spodobało się współpracy. A rozmawiali sobie dobrze. Zdaj mój kiecę, bo ja lecę. Na przykład. Tej dziewczyny, która wiecka, bo nie chodzi o wszystko. Odniosę się tutaj do tej historii, którą słyszałyśmy dzisiaj po raz pierwszy, że oto ta grupa trzech nie została przyjęta do galerii prowadzonej, bo mnie tam nie było na moment. Ten nawias czasowy był chyba dość długi po stanie. Walczę o demokrację, proszę Państwa, kilka lat zawieszono mnie w działalności na krakowskim przedmieściu, ale tę walkę wygraliśmy, dalej czujemy się wolni. Ja nie żałuję tego czasu poświęconego dla sztuki, bo wtedy też zatrzymano obraz Jury Zielińskiego, który teraz jest w Muzeum w Krakowie. To tak w skrócie. A o maestro Żegackim właściwie usłyszeliśmy to pierwsze zdanie, że łatwiej było mu wejść do Luwru niż wyjść, czyli nie chcieli go z Luwru wypuścić. Wydaje mi się, że jest to dobry znak na przyszłość. I dzisiaj patrząc na to malarstwo, które jest niebywale konsekwentne, to możemy powiedzieć spokojnie po tych latach współpracy, właściwie zastanawiałyśmy się razem z autorem, jakim jednym zdaniem możemy ująć to motto twórcy. Poprosiłyśmy Leszka o wskazanie jednego zdania, wyszły dwa. Inspiruje mnie życie, dlatego muszę malować. Zastanowiłyśmy się nad tymi zdaniami Leszka Żegackiego, dochodząc do wniosku, że sztuka zawsze jest jakąś formą poszukiwania prawdy. I myślę, że wszystkie wielkie rzeczy w życiu, wielkie uczucia, myśli, postrzeganie, wszystko zaczyna się od takiej ciekawości, od chęci poszukiwania prawdy. Nie chcę, a muszę. Skąd to znamy? Bo imperatyw twórczy to jest szczęśliwie jest to, co myślę, że sprawia, że stajesz przed płótnem i po prostu musisz malować, a nas nieskończenie zaciekasz tym swoim sposobem patrzenia na świat, sposobem opowiadania o tym świecie, bo przecież obrazy są jakąś wielką narracją, są wielką powieścią, w której uczymy się świata, uczymy się tej prawdy, którą opowiada nam sam artysta w bardzo indywidualny sposób, za co bardzo strzelnie dziękujemy. Dziękuję, ale nie ma zasunąć. Ja Państwu bardzo dziękuję za tę obecność. Wspaniałą, dziękuję bardzo. I proszę zostać z nami jak najdłużej. Przed nami kontemplacja dzieł. Autorem wystawy jest Magda Nakrukowska, która zanotowała w ten sposób. Justyna dołożyła słów kilka. Ja będę też pracować cały czas, aby to malarstwo w Polsce i na świecie zaistniało. Obiecuję to i odwiedzuję Panu. A za całą kształtem jeszcze stoi tutaj grono naszych współpracowników.
Paulina, Jan, Maksym, Paweł. I pani Ewa. Obecny, pani Ewa. Tak, dziękuję. Cały czas dużo pracy. Thank you.